Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 202. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Słońce to życie i ja z całego serca wierzę w jego moc uszczęśliwiania, ale jako że dawka czyni truciznę, to ma ono też niekorzystne działanie dla naszego organizmu, szczególnie dla naszej skóry. Temat ochrony przeciwsłonecznej i samo stosowanie filtrów UV budzi kontrowersje. Niektórzy, chcąc żyć w pełni w zgodzie z naturą, decydują się na niestosowanie SPF-ów, inni zaś nakładają na siebie warstwy chemicznych produktów. Ale jak wiadomo, skrajności nikomu nie służą. Więc pytanie brzmi, jak znaleźć zatem złoty środek, czerpać z dobrodziejstw słońca i jednocześnie nie narażać się na choroby i poparzenia. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Moją gościnią jest Ewelina Kwit-Betley, założycielka Resibo, czyli polskiej marki kosmetyków naturalnych, która powstała w Świdnicy. Dowiemy się, dlaczego przed słońcem należy się chronić, co różni promienie UVA od UVB, jakie rodzaje filtrów znajdziemy w kosmetykach oraz jak skutecznie je stosować. Dodatkowo poznamy wiele pielęgnacyjnych wskazówek i przygotujemy się na lato. Marka Resibo jest partnerką dzisiejszego odcinka. Misją Resibo jest tworzenie innowacyjnych produktów, które nieustannie czerpią z siły natury. Skuteczne i bezpieczne składniki łączą się tutaj z nowoczesną technologią, a ekologia i odpowiedzialne podejście do produkcji to fundamenty marki. Resibo zwraca uwagę na sposób pozyskiwania surowców do produktów, ale też na opakowania, w które zamyka swoje kosmetyki. Nie testuje oczywiście kosmetyków na zwierzętach i może pochwalić się certyfikatami vegan i PETA cruelty free and vegan. Ja Resibo uwielbiam i stosuję od lat, także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Eweliną Kwit-Betley. Cześć Ewelina. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w ten niezbyt słoneczny dzień, ale ja słońce kocham, ja uwielbiam. Też. Jest to mój jakiś, chciałam powiedzieć, że żywioł. No może nie jest to żywioł, ale jest to moja planeta i gwiazda. I mam nadzieję, słuchaj, że nasza dzisiejsza rozmowa nie sprawi, że ja się jakoś zniechęcę do tego słońca. No zobaczymy, jaki będzie jej finał. Powiedz mi, no mówi się o tym i w badaniach, jakby to jest taka oczywista wiedza, że to słońce wnosi wiele dobrego do naszego życia, że nas uszczęśliwia. Więc może zacznijmy od tych dobrych rzeczy. Właśnie dlaczego słońce nam służy? Tak dla ducha, dla ciała, dla zdrowia. No wiesz co, no przede wszystkim dlatego, co powiedziałaś, że nas uszczęśliwia, bo wzmaga produkcję endorfin, tak zwanych hormonów szczęścia. I wyjeżdżając do słonecznych krajów, czy nawet w Polsce, jak w ogóle pojawia się słońce, tak, to wszyscy jesteśmy od razu bardziej uśmiechnięci, zrelaksowani, szczęśliwsi, więc no przede wszystkim to jest taka rola terapeutyczna słońca, która jest nieodzowna i dlatego myślę, że nas tak ciągnie gdzieś tam do ciepłych krajów. No poza tym dzięki słońcu zachodzi synteza witaminy D w naszej skórze, która jest ogromnie ważna i spełnia kluczową rolę, ale o tym jeszcze powiem później. No i też dotarłam, przygotowując się do naszego spotkania, do takich badań szkockich, zdaje się, że... Tam jest dużo słońca. Bardzo dużo, bardzo dużo. To był chyba taki motywator dla nich, żeby gdzieś tam wyjeżdżać. Że przy wystawianiu się na działanie słońca następuje obniżenie ciśnienia tętniczego we krwi, co może właśnie sprzyjać temu, że nadciśnienie jest nam mniej straszne i co jakby pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości chorób serca, które są chyba jednym z najwyżej plasujących się powodów zgonów w ogóle na świecie, więc, więc to słońce jest nam naprawdę bardzo potrzebne, a też czytałam, że nawet poprawia trawienie i metabolizm. Tak, ja też o tym słyszałam, że dobrze jest jeść na dworze, w ciepełku, w słoneczku, chociaż nawet niekoniecznie w ciepełku, bo ja zauważyłam, że właśnie my się czujemy lepiej,
kiedy po prostu świeci słońce, nawet kiedy mamy śnieg na ulicach. I też nie chcę tutaj mówić strasznych rzeczy na temat Szkocji. Ja tam mieszkałam przez wiele lat, tam studiowałam. I nie jest zbyt słonecznie, ale też z moich obserwacji wynika, że jeżeli wstaje się odpowiednio wcześnie, to słońce jest. Zazwyczaj ten wschód słońca, super. Te pierwsze godziny, czy tam może te pierwsze chwile, są na wagę złota, bo one są właśnie słoneczne. A one też mają podobno jeszcze mocniejsze terapeutyczne działanie, bo tam jest jakieś promieniowanie zupełnie inne, ale tego tematu aż tak mocno nie zgłębiłam. Ostatnio o tym czytałam i planuję właśnie więcej o tym poczytać. Właśnie to ma działania właśnie takie bardzo pozytywne na cały nasz układ, na cały nasz organizm. Tak, ja wstawanie też nie jestem tutaj naukowo zupełnie przygotowana, ale też widzę, że coraz więcej w świecie takim wellnessowym właśnie mówi się o tym, żeby się wystawać na te promienie poranne i te zachodzącego słońca, żeby po prostu się ładować wręcz i patrzeć, bo na co dzień chyba nie najlepiej jest patrzeć w świecące po prostu w zenicie słońce, ale właśnie to o wschodzie i o zachodzie w nie można właśnie patrzeć, bo ono nas jakoś pięknie ładuje. Nie wiem, czy są chyba jakieś tam światło podczerwone. Tak. Będę jednak... Z tymi podczerwonymi też słyszałam właśnie, ale też nie będę się wymądrzać, bo akurat tej tematyki dobrze nie znam. No i też to światło poranne i zachodzące tak nie do końca nas opala, więc to też nie jest takie powiązane z naszym dzisiejszym odcinkiem. No ale właśnie, skoro to słońce daje tyle dobra, to znaczy, że może... wcale nie trzeba się przed nim tak bardzo chronić. Czy to słońce, idąc dalej za tym wątkiem, jest też korzystne w jakiś sposób dla naszej skóry? Wiesz co, no dla skóry trochę mniej jednak, więc myślę, że warto gdzieś tam znaleźć jakiś dobry balans. No, słońce jest odpowiedzialne też niestety za choroby skóry, za przebarwienia, za to, że skóra nie wygląda tak młodo, jak mogłoby wyglądać, jeśli zbyt mocno eksponujemy się na słońce. Szybciej traci jędrność, szybciej pojawiają się zmarszczki, koloryt nie jest równomierny, no i pojawiają się różnego rodzaju, mogą pojawiać się dermatozy, no ale przede wszystkim też nowotwory. Jakby to jest główne zagrożenie i faktycznie nowotwory są bardzo powszechne, się stają te nowotwory skóry. Jakby rocznie zapadalność na nowotwory skóry to już się liczy w milionach, a jakieś 300 tysięcy osób rocznie średnio choruje na czerniaka, czyli tego najgorszego, powiedzmy, z nowotworów skóry. Więc jakby słońce, jak dla mnie tak, ale z głową, rozsądkiem, no powinniśmy znaleźć w tym jakiś zdrowy balans. No właśnie, co to znaczy z rozsądkiem? Bo też zastanawiam się, powiedziałaś o tych liczbach, które są dosyć traumatyzujące. I czy to wynika z tego, że my źle chronimy się przed słońcem? My zaczęliśmy jakoś zbyt chętnie się, nie wiem, opalać i właśnie nie chronić przed tymi promieniowaniami, że te statystyki tak poleciały w górę? Wiesz co, nie wiem, jakie są na przestrzeni lat te statystyki, natomiast na pewno wykrywalność jest dużo większa, więc to ma na pewno duży wpływ. Ale no jakby zmienił się i styl życia, no i świat się trochę zmienia. Jednak wiesz, warstwa ozonowa, która nas chroni przed słońcem, została wiele lat temu mocno naruszona. Co prawda ona nie jest już tragicznie naruszana, jak to było do tej pory, ale nie chroni nas jednak tak mocno, jak to było kiedyś. Więc jakby porównywania siebie, nie wiem, do naszych babć, które całe dnie przepracowały w polu i nic im się nie działo, to w ogóle jakby wiesz, nie ma sensu. Więc to jest na pewno kwestia tego, po prostu innych warunków życia. No to ten rozsądek, co to znaczy rozsądek ze słońcem? Wiesz co, no dla mnie osobiście ja codziennie stosuję ochronę przeciwsłoneczną i dla mnie to już jest, wiesz, taki standard od jakichś 4 lat. Właśnie próbowałam sobie przypomnieć, kiedy wdrożyłam tą ochronę przeciwsłoneczną na te zawsze wystawione części ciała tak na dobre, nie? I tak na co dzień. No to jest jakoś od 4 lat. No i zwrócenie przede wszystkim uwagi na zabezpieczenie się w trakcie wakacji. Nie? To jest jakby najważniejsze. Jakby wtedy i wysoki filtr słoneczny, reaplikacja tego filtru, nie wystawianie się na pełne słońce, zwłaszcza w takich godzinach szczytowych, zenitowych, o których wspomniałyśmy. Jest wiele opcji gdzieś tam ochrony i nawet wiesz, te okulary przeciwsłoneczne. To jest bardzo ważne. I też wiesz, wokół każdego
z tych zabezpieczeń narosło wiele gdzieś tam mitów różnych i każdy próbuje je w jakiś sposób zdeklasować, ale myślę, że właśnie takie zabezpieczenia typu właśnie filtry, okulary, ubranie, ochronne kapelusze, tak w ogóle wiesz, chowanie się gdzieś tam, przebywanie w cieniu głównie, no to jest takie moim zdaniem zdrowe podejście. No czy to oznacza, że w takim razie nikt z nas nigdy nie powinien być opalony? Jak być opalonym i jednocześnie się chronić? To się wyklucza. No właśnie nie, bo wiesz, tak żeby w 100% chronić się przed słońcem i promieniowaniem nie da się. Mhm. Jakby w takim, wiesz, scenariuszu normalnym powiedzmy i który jesteśmy w stanie, który każdy z nas jest w stanie zrealizować, no to nie ma takiej opcji, żeby się w 100% ochronić i zresztą nie wiem, czy przeżyłaś takie wakacje, ale nawet osoby, które wiesz, mają bardzo jasną skórę, niski fototyp, który bardzo szybko reaguje na słońce i łapie zaczerwienienie, to nawet wiesz, takie osoby się opalają mimo używania najwyższych filtrów, reaplikacji sumiennej, a więc tutaj to słońce i tak nas w jakiś sposób gdzieś tam muśnie. Myślę, że tego akurat nie należy się jakoś szczególnie obawiać, bo też bym nie chciała tutaj siać jakieś paniki przed słońcem, bo myślę, że nie ma sensu tego robić, bo ono jest nam po prostu też potrzebne do życia, dlatego żebyśmy byli uśmiechnięci, szczęśliwi, a jak będziemy, wiesz, chodzić w skafandrach i przemieszczać się, wiesz, od jednego drzewka do drugiego, to też nie będzie dla nas przyjemne, więc lepiej mieć jakiś tam luz, po prostu aplikować kremy wtedy, kiedy trzeba i będzie dobrze. To może trochę jako dygresję, ale właśnie mam taką obserwację, że wraz ze świadomością tego, jakie szkody może wyrządzać słońce, myślę, że dużo osób, pewnie głównie kobiet, właśnie zbudowało jakiś taki niepotrzebny lęk wokół tego i finalnie właśnie warto zadać sobie pytanie, czy my teraz robiąc wszystko, żeby się na pewno ochronić, osłonić dla zdrowia, dla młodości, nie nakładamy na siebie więcej stresu, niż nam daje przyjemności taki pobyt właśnie, nie wiem, w ciepłym miejscu, czy w ogóle lato samo przez siebie, które powinno być dla nas czasem miłym. Więc to taka może refleksja. Trzeba pamiętać, że stres też jest bardzo niebezpieczny i szkodliwy po prostu. Tak. Możemy też się zestarzyć ze stresu, więc nie ma co tutaj tak demonizować. Ale odpowiadając na twoje mikropytanie, ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, ponieważ ja kocham być w słońcu. Się bardzo lubię opalać. No więc czy ty jesteś przeciwniczką takiego opalania, wiesz, że leżysz plackiem w słońcu i czekasz, aż ci skóra zbrązowieje? Tak. Kurczę. Aczkolwiek powiem ci, że ja czasami mam tak, zwłaszcza jak, tak jak rozmawiałyśmy przed włączeniem tej nagrywania, że byłam ostatnio na Wyspach Kanaryjskich, tam jest tak przyjemny, wiesz, klimat. Właśnie tu wiaterek, co? Tak, 20, wiesz, 2 stopnie, wiesz, nie jest gorąco i tak dalej, więc naprawdę tam z taką ochotą gdzieś tam leżałam na tym słońcu, bo jestem ogólnie taką osobą, która jak jedzie w jakieś ciepłe miejsce, to ja wolę właśnie pod parasolem sobie siedzieć. Jest mi wtedy, wiesz, tak totalnie optymalnie dobrze i lubię to. Nie lubię się właśnie gdzieś tam, wiesz, tak wystawiać, opalać. No ale na tych Wyspach Kanaryjskich to naprawdę było ultra przyjemne, no po prostu tam jest taka temperatura, że w cieniu mogło być ciut za chłodno. Tak. Ale też jest czasem trochę zdradliwe, bo właśnie jak jesteśmy w miejscu, gdzie wieje ten przyjemny wiatr z nad morza czy z oceanu, wydaje nam się, że absolutnie nam to słońce tutaj nie przysmaża skóry, no a potem efekt może być tak. Nie, no ja ostatnio też byłam właśnie na wyjeździe i miałam mało dni, żeby zbudować tę opaleniznę i zdecydowanie po tej godzinie 10 w tropikach nie należy się siedzieć w pełnym słońcu. Myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć z pełnym przekonaniem. Ja to zrobiłam, no oczywiście się spaliłam, ale też, no może potem ci jeszcze podpytam, co zrobić, jak już nam się zdarzy coś takiego. To ja może powiem o tym spaleniu. Tak, mogę? Tak, tak, pewnie. Wiesz co, bo właśnie to jest ważne, żeby nie doprowadzać do, no znaczy to już w ogóle, słuchaj, ja nie pamiętam, kiedy się tak spaliłam, żeby gdzieś tam mieć faktycznie poparzenie. I warto, słuchajcie, tego unikać jak ognia, zwłaszcza u dzieci, bo takie oparzenia słoneczne naprawdę mają swoje konsekwencje i jakby z badań wynika, że jakby w ciągu swojego życia doznamy 2 takich poparzeń mocnych, posłonecznych, no to o połowę zwiększamy swoje ryzyko zachorowalności na nowotwór, więc jakby naprawdę to, jakby tutaj nie ma żartów, nie? Warto gdzieś tam spędzać czas w cieniu, reaplikować filtry, zawsze jak wyjdziemy z wody, reaplikować ten filtr, nawet jeśli jest wodoodporny, bo wiesz, zawsze sobie gdzieś tam zetrzemy, też inaczej może gdzieś tam słona woda działać, chociaż widziałam w zeszłym roku filtry, które miały na przodzie opakowania zapis, że są wodoodporne i również nadają się do słonej wody, więc jakby ta sól też ich nie rusza.
Więc pojawiają się coraz gdzieś tam ciekawsze preparaty pod tym kątem, więc no warto się po prostu gdzieś tam zabezpieczyć. Nawet jak się, wiesz, gdzieś tam lubi słońce, nie jest się w stanie z tego zrezygnować, no to maksimum gdzieś tam ochronę. Tak, mówisz do mnie. Mówię do ciebie. Zadam pytanie takie trochę retoryczne. Chociaż może to już jest jakaś atrakcja przeszłości. Czy solarium to nadal jest rzecz? I czy kobiety to praktykują i czy możemy powiedzieć im, dlaczego to nie jest dobry pomysł? Nie róbcie tego, bo jakby one istnieją. Tak. I wiem, słyszałam ostatnio od jakiejś koleżanki, że faktycznie są ludzie, którzy korzystają z solariów w dalszym ciągu. Mhm. Nawet słuchaj, parę lat temu spotkałam się z radą lekarki, która zalecała, żeby gdzieś tam się dosłonecznić, doświetlić gdzieś tam solarium. I gdzieś tam takie naświetlanie ma też swój wpływ, jakiś tam... Przy różnych schorzeniach na skórę to stosuje się jakieś naświetlania, natomiast to się robi, wiesz, pod kontrolą lekarza, tak, i też jakby ze świadomością tych skutków ubocznych. Natomiast takie korzystanie z solarium jest bardzo niekorzystne dla naszej skóry, bo tam jest głównie właśnie to promieniowanie UVA, które właśnie wpływa na skórę naszą. To są długie fale, które po prostu są odpowiedzialne za starzenie się skóry. A endorfin nie ma. No, może jakieś są, wiesz, ale gdzieś tam to starzenie, i zresztą widać po osobach, które gdzieś tam, wiesz, wiele lat nadużywały to solarium, jak ich skóra wygląda, w jakim jest strasznym stanie, i tego już, wiesz, nie da się odbudować tak łatwo. Zaczęłaś temat promieni, więc powiedz nam teraz, co to są, bo to mamy na kosmetykach, czy na okularach, że jest UVA, UVB, i czy my tak naprawdę wiemy, co to znaczy? No pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy nie, i mi się one mylą, więc powiedz. Okej. Wiesz co, no tak, dzielimy promieniowanie słoneczne w zasadzie to na trzy rodzaje, ale to UVC, które jest trzecim rodzajem, jakby nie dociera do Ziemi. Natomiast UVA i UVB to jest takie promieniowanie, przed którym chcielibyśmy się chronić, i w sumie to nawet łatwo je zapamiętać, bo to UVA to są te fale długie. I ja sobie zapamiętuję to A jak aging, czyli starzenie, więc ekstra. Właśnie to jest coś, co degraduje te włókna kolagenowo-elastynowe. Jest odpowiedzialna właśnie za te groźniejsze sprawy, powiedzmy groźniejsze. Natomiast UVB to są krótsze fale i B zapamiętuję jako bronzing. Właśnie to takie... Better. No, chociaż... może nie. I ona jest odpowiedzialna właśnie za to, że za ten rumień. Też za właśnie... to, że pojawiają się poparzenia i one gdzieś tam... To wcale nie better jednak, skoro się poparzamy. Nie, jednak nie. Więc chronimy się i przed jednym, i przed drugim promieniowaniem, ale one są zupełnie inne. No i też jak wybieramy produkty, no to warto zwrócić uwagę na to, na przykład jaki mają filtr, albo producent, czy oznacza właśnie przed jakim rodzajem promieniowania chroni, w jakim stopniu, bo to też możemy znaleźć na opakowaniu. Okej, ale zdarza się tak, że na przykład w mniejszym stopniu chroni przed A, w większym przed B, i że to są jakieś takie różne kombinacje. No tak. Nigdy na to nie zwróciłam uwagi. Tak. Wow. Wiesz, są po prostu składniki kosmetyczne, czyli filtry, które są, niektóre filtry, które chronią tylko przed UVB, niektóre przed UVB i w małym stopniu przed UVA, a niektóre głównie przed UVA i UVB, więc jakby tutaj jest sprawa bardzo różna, ale zdecydowanie jakby w większości produktów jest tak, że jak mamy jakiś poziom, powiedzmy, nie wiem, 30 SPF, to jest oznaczenie, które wskazuje na poziom ochrony przed właśnie promieniowaniem UVB, no to UVA jest z reguły niższe, właśnie też ze względu na zastosowane składniki, ale na jakim jest poziomie, no to właśnie już jakieś kody na kosmetykach pozwolą nam odczytać. W Unii Europejskiej możemy na pewno czuć się tak bardzo pewnie, jeśli mamy SPF minimum 30, a i do tego jest UVA zaznaczone w kółeczku, to znaczy, że ten poziom UVA jest minimalnie w połowie tego UVB. Tak na schronie. Zrobię taki plag, że zrobimy moment wdzięczności dla Unii Europejskiej, bo jak rozmawialiśmy przed nagraniem o Stanach Zjednoczonych, to warto w kontekście kosmetyków i żywienia właśnie docenić to, że w Unii jednak są
całkiem przyjemne regulacje i wiele składników jest zakazanych, tak. Więc kiedy na przykład kupujemy sobie taki filtr w takich Stanach, no nie wiem, co tam ktoś dorzucił, bo jest to znacznie mniej kontrolowane, więc miło jest jednak mieć jakąś taką ochronę większej instytucji. Tak, to tam też jest kontrolowane przez FDA, zresztą nawet jak wiesz, chcieliśmy wprowadzić nasze kosmetyki gdzieś tam do Stanów, no to jakby z innymi regulacjami w ogóle mieliśmy do czynienia. Ale często to są regulacje dotyczące bardziej komunikacji. Jakby pewne słowa są gdzieś tam zabronione kompletnie na rynku amerykańskim, które są dozwolone w Unii Europejskiej, ale za to więcej właśnie substancji jest gdzieś tam zakazanych, więc też warto na to zwrócić uwagę, jak się na przykład kupuje produkty w Stanach albo ściąga się właśnie ze Stanów, że jakby niektóre składniki są w Unii Europejskiej zabronione w takich stężeniach, które są w Stanach dozwolone, więc warto gdzieś tam się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, czy akurat na pewno chcę tego użyć. No dobra, ale filtry to jest w ogóle duży temat i mamy wśród tych filtrów spory wybór. Ja całe życie używam filtrów, zawsze jeździłam z rodzicami na wakacje, trzeba było się smarować, w ogóle nie cierpiałam tego. Super. Bo znaczy, moi rodzice super, jeszcze nie mieli takiej świadomości. To u mnie zawsze było smarowanie i ono mi się strasznie źle kojarzyło, że po prostu tego kremu jest tak dużo i on się tak ciężko rozprowadza i cały jest się potem białym. I chociaż do tej pory zapach kremu z filtrem to jest jakby taki zapach dzieciństwa. Jak człowiek to czuje, to jest taki nostalgiczny moment. Niemniej moja historia jest, słuchaj, taka, że... W ogóle dwie rzeczy tu będą ważne. To pierwsza jest w kontekście w ogóle też odpowiedniego aplikowania, o czym za chwilę pogadamy, bo tutaj myślę, że wiele błędów jest popełnionych. Ja na pewno też jestem tutaj winna i nie zostałam tego nauczona i też tego nie wprowadzam za dobrze. Ale druga rzecz jest taka, że ja wchodząc w ten świat, powiedzmy, bardziej świadomej pielęgnacji i też naturalnej pielęgnacji, zaczęłam słyszeć sporo o tym, że no te filtry komercyjne, najbardziej powszechne, nie są do końca dobre. No i te firmy, które produkowały najpowszechniejsze, najbardziej dostępne filtry, no to są te, które tam i testują, używają właśnie bardzo toksycznych składników i te składy są po prostu gdzieś tam nie spotykały się z tym, w co ja wierzę, więc miałam taki etap, gdzie stwierdziłam, że w ogóle nie będę używała filtrów, bo to jest chemia na mojej skórze, a przecież przez skórę to wszystko przechodzi i truje swój organizm, więc może najpierw powiedz mi, czy my możemy w ogóle jakoś rozróżnić te filtry i co można powiedzieć o tych takich najbardziej znanych, komercyjnych, nie wiem, chemicznych, toksycznych, tak bym je nazwała, wiesz, w swojej głowie. Okej. Okay. Wiesz co, no jakby możemy podzielić sobie filtry na dwa rodzaje, natomiast zacznę od tego, że jakby myślę, że nie trzeba się obawiać filtrów. Na pewno nie powinniśmy ich nazywać toksycznymi, także możesz się, wiesz, jakby być spokojna. Dobrze, tutaj. Wyleczę się z tego. Właśnie Unia Europejska na przykład nas chroni i jakby te wszystkie substancje są pod kątem właśnie toksyczności również przez toksykologów sprawdzane. Więc jeśli coś by było dla nas faktycznie toksyczne, no to po prostu tego nie będzie, będzie zabronione w stosowaniu. Co prawda jakby pojawia się tutaj takie, wiesz, takie małe ostrzeżenie, na co fanki gdzieś tam naturalnej pielęgnacji zwracają uwagę, że wiesz, niektóre składniki były do tej pory dostępne, a już nie są. Tak, więc że to się, wiesz, trochę zmienia w czasie w związku z naszą jakąś tam wiedzą i pogłębionymi badaniami, dlatego też jest taki zwrot ku kosmetykom naturalnym jako takim, wiesz, bardziej bezpiecznym, nie? Natomiast jeśli chodzi o filtry, no to możemy sobie je podzielić na takie na chemiczne i fizyczne. To jest taki podstawowy podział. Różnie się też je nazywa, bo te chemiczne, wyobraź sobie, że są nazywane też organicznymi. Super, żeby tak ułatwić nam zrozumienie. Tak, dokładnie. Natomiast fizyczne, nieorganiczne, ale to jest już jakby kwestia ich budowy całej cząsteczki, bo to już jakby właśnie z tego języka chemicznego bardziej się wywodzi, bo te organiczne mają cząsteczkę węgla w swoim składzie i dlatego w ogóle się nazywają organicznymi, więc jakby wiesz, geneza tego słowa jest zupełnie inna, ale często producenci też właśnie zauważyłam, że wykorzystują to i piszą na przykład, że zawiera filtry mineralne i organiczne, nie? No to powiem Ci, że to jest takie... No, bardzo mimo, że to jest prawda, to jest to na granicy, jakby moim zdaniem, jakiejś manipulacji, więc to mi się akurat nie podoba. Natomiast przechodząc jakby do meritum, czyli różnicy między jednymi a drugimi, to tak naprawdę, wiesz, właśnie to pochodzenie jakby jest trochę różnicą. Przez wiele lat sądziło się, że jest bardzo duża różnica, taka, która mówi nam o tym, że filtry chemiczne jakby
pochłaniają promieniowanie i zamieniają je w energię, natomiast filtry fizyczne tylko odbijają, tak? One nie pochłaniają, w związku z tym są lepsze, bo jakby, wiesz, nie ma tej reakcji w naszej skórze, tylko jest po prostu to odbicie, więc to jest tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, założyli materiał na siebie koszulkę i po prostu, wiesz, promienie słoneczne są odbijane. Natomiast już od 2015 roku wiadomo, że tak nie jest. Okej. W sensie jakby jest, tylko że nie w tak dużym stopniu, jak myśleliśmy. Że te filtry fizyczne również pochłaniają energię, promieniowanie i tylko częściowo odbijają. I to w jakichś takich, wiesz, kilku procentach. Także jakby tutaj ta różnica między nimi jest niewielka, ale na pewno różnica jest w tym, że te filtry fizyczne to od wielu lat są takimi filtrami, które są lepiej tolerowane przez osoby, które są skłonne, mają skłonność do alergii, mają wrażliwą skórę, lepiej tolerowane przez dzieci. No i to są też filtry bliskie właśnie tym markom, które stosują, które mają naturalne kosmetyki w swojej ofercie. No tak? Właśnie o to się chciałam zapytać, czy jakby fizyczne to znaczy naturalne, czyli powiedzmy pochodzące z nie z laboratorium, a prosto z rośliny? Możemy sobie tak to romantyzować? Nie, aż tak to nie, za daleko poszliśmy. Kurczę. No, wiesz co, to też jest tak, że na przykład właśnie te filtry fizyczne są, można powiedzieć, rodzajem proszku. A natomiast chemiczne całkowicie rozpuszczają się, wiesz, gdzieś tam w kremie, więc zupełnie inaczej gdzieś tam są, dają odczucia po prostu przy używaniu jakiegoś kosmetyku. Aczkolwiek to się też bardzo zmienia. I to, co ty pamiętasz właśnie ze swojego dzieciństwa, ten biały produkt, który się tak, wiesz, niefajnie rozsmarowuje. Powiem ci, że dla mnie nawet jako, wiesz, mamy dziecka kilkuletniego, które ma nasmarować to swoje dziecko kremem z filtrem, to jak trafię na taki, no to dla mnie jest naprawdę, czasami mnie to pokonuje wręcz, nie? I po prostu odrzucam ten krem i sięgam po inny, bo jest to dla mnie trudne, więc podziwiam twoich rodziców, że wiesz. Albo ciebie, bo oni ci pewnie tylko kazali, nie? Wszyscy cię nie smarowali. Umęczeni w tym. No właśnie. Ale czy ty jesteś zwolenniczką jednych albo drugich? Umiałabyś powiedzieć, że któreś są lepsze albo któreś są gorsze? Nie. Ja myślę, że każdy rodzaj filtra jest dobry, bo nas chroni i jakby używanie ich i zawsze daje więcej, ma więcej zalet niż wad. Natomiast jeśli miałabym ja osobiście wybierać, to po prostu sięgnęłabym po filtry fizyczne plus chemiczne, ale tej najnowszej generacji. Bo te gdzieś tam starszej generacji właśnie mają większy potencjał alergizujący czy też drażniący. Są też filtrami, które gdzieś tam przenikają do naszego organizmu. No oczywiście, wiesz, są wydalane i jakby się ich pozbywamy. Natomiast mimo wszystko właśnie przez ten taki właśnie, wiesz, zawsze jest taka obawa, kurczę, no nie wiadomo kiedy, wiesz, się okaże, że może jednak za dużo go stosujemy, tych filtrów właśnie starszej generacji, które są przenikające. Ja po prostu wolę wybierać te nowszej generacji i czuję się wtedy dobrze. Ale też, wiesz co, wydaje mi się, że te produkty chemiczne, czyli te bardziej standardowe, które znamy od lat, bo myślę, że one też są bardziej powszechne w sklepach, no właśnie. Często są w składach firm, które wrzucają bardzo dużo jakichś takich zapychaczy do swoich kosmetyków i jeżeli jesteśmy bardziej, nie wiem, wrażliwi, żeby nie stawiać, znaczy nie nakładać na ciało całej tablicy Mendelejewa, to jednak często te marki, które wybierają bardziej, jakby skłaniają się w stronę tych fizycznych, po prostu mają nieco bardziej świadome te składy i właśnie może one są też bardziej transparentne. Czy to jest też, czy to ma sens, taki tok myślenia, czy to też jest jakieś błędne założenie, które wiesz możemy mieć? Ja myślę, że transparentność jest zawsze, no bo inki jest obowiązkowe do podania, więc jakby tutaj nie wyobrażam sobie, żeby producent w jakiś sposób, nie wiem, zakłamywał to, co jest. Okay. Natomiast to jest kwestia też, wiesz, naszej chęci zgłębienia tego składu i gdzieś tam wyczulenia na to, których filtrów chcemy używać, których nie. Więc po prostu jakby my jako konsumenci niestety musimy się zapoznać właśnie na przykład, nie wiem, z nazwą tego filtru najnowszej generacji, żeby wiedzieć, że to jest ten, którego ja chcę używać, tak? Albo polegać na poleceniu osoby, do której mam zaufanie, tak, bo jest przecież wiele... Uwielbiam, tak. Tak, dokładnie, bo jest wiele kont, które gdzieś tam nam tłumaczy właśnie ich składy i jakby kieruje nas ku lepszym wyborom. No więc myślę, że to jest chyba najprostsza droga po prostu, bo ja sama, szczerze mówiąc, kilka lat temu, jak szukałam czegoś dla mojego dziecka, żeby właśnie nie było takie, wiesz, trudne w rozsmarowaniu, to też polegałam na poleceniach, bo nie miałam ochoty przyczesywać, wiesz, wszystkich składów, a co sięgałam po filtr nawet, wiesz, taki przeznaczony dla dzieci,
no to często są te filtry właśnie starej generacji, których ja niekoniecznie chcę używać, zwłaszcza na dziecku, no bo dzieci mają bardziej przepuszczalną tą skórę, jeszcze bardziej wrażliwą, więc wolałam po prostu sięgnąć po inne rozwiązania. To jeszcze powiedz, skąd się biorą te filtry? Z jakich składników? Kto to wymyślił, że akurat te rzeczy będą nas chronić? Wiesz co, no nie znam dokładnie historii. Wiem, że filtry już mają, wiesz co, prawie ponad 80 lat chyba już są w ogóle. Pierwszy filtr chyba w 1936 roku. To chyba właściciel L'Oreala w ogóle stworzył. Więc wiesz, no to jest kwestia jakby, wiesz, badań, naukowców, laboratorium i większość tam po prostu są przeprowadzane badania, a czasami to jest kwestia, wiesz, przypadku, że na przykład, nie wiem, z wieloma gdzieś tam surowcami kosmetycznymi się wydarzyło tak, że, nie wiem, ktoś pracował przy zbiorze jakichś tam roślin i okazało się, że na przykład, nie wiem, ma super piękne dłonie bez żadnych przebarwień, no i wtedy, wiesz, drogą dedukcji doszli do tego, że ta roślina ma akurat jakiś tam składnik, nie? Więc z filtrami mogło być podobnie, ale przyznam szczerze, że nie znam dokładnie historii genezy powstania każdego z nich. Ja coś takiego słyszałam ostatnio, że można nałożyć sobie, nie wiem, olejek, tylko nie wiem, czy to była jakaś malina, czy śliwka. O Jezus, pestek jak śliwki, że mówisz o tym. Tak? No. Bo to chyba właśnie było, że olejek, olej z pestek śliwki nakładam, to jest naturalny filtr. I pomyślałam sobie wtedy, ciekawe. Ale to ja więc nie sprawdziłam, dlatego czekałam do dzisiejszego dnia, żeby zapytać o to. No to pochodzenie mogę ci opowiedzieć, tak. Ale jakby pierwsze, co powiem, to naszym słuchaczom i widzom, nie idźmy tą drogą. Okay. Jakby oleje to nie jest dobry wybór, jeśli chodzi o stabilną i rzeczywistą ochronę przed słońcem, które daje faktycznie jakąś ochronę. To jakby... Sorry, ale nie. Nie ma takiej opcji, nie? Wiesz, jakby od wielu lat gdzieś tam próbuję walczyć z tym mitem u mnie na Insta Stories, ale też wiem, że przez wiele takich kont, które gdzieś tam zajmuje się mocno pielęgnacją, to się przewija. Tak. Jakby wiesz, jeśli chodzi o oleje, to faktycznie one mogą mieć jakiś potencjał taki ochronny, natomiast tak. Jeśli chodzi o ochronę, no to po pierwsze jakby trzeba nakładać właśnie to, o czym gdzieś tam wspomniałaś, odpowiednią ilość produktu. Więc wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, musiałabyś na siebie taki wylać taką całą butelkę oleju z pestek malin, bo z pestek malin jest taki najbardziej popularny, bo krąży, wiesz, mit, że on ma SPF 50. No to po pierwsze jakby wylej to na siebie, tak żeby zostało jeszcze w miejscu najlepiej. Tak. Czyli to jest niemożliwe. Dokładnie, no. Ale wiesz, ale to spływa, więc, więc też nie jest takie łatwe. Druga rzecz, jakby maliny, to jest też produkt naturalny i wiesz, zbiory, nie wiem, na Wyspach właśnie Kanaryjskich, a w Polsce mogą być zupełnie inne i w zależności od tego, jakie będą czynniki atmosferyczne, w jednym oleju będzie, wiesz, potencjał ochronny zupełnie inny niż w drugim. A po trzecie, no wiesz, substancje właśnie takie typu oleje mogą być bardzo niestabilne właśnie przy wystawieniu się na słońce, więc ta ochrona w ogóle naprawdę nie ma sensu jakby w ten sposób postępować, a zwłaszcza w ten sposób gdzieś tam chronić dzieci. Jakby jak mamy, nie wiem, dzieci, o które szczególnie się gdzieś tam troszczymy i nie chcielibyśmy jakby im zaszkodzić, no to tak do pierwszego roku życia najlepiej ich po prostu w ogóle w żaden sposób nie wystawiać na to słońce, trzymać w cieniu i chronić, a tam nie wiem, od 6 miesiąca życia myślę, że tak już spokojnie można kremy z filtrem, zwłaszcza te mineralne, używać. Po pierwszym roku życia można szukać jakichś fajnych marek, które mają filtry z mineralne, mieszane właśnie z tymi z najnowszej generacji chemicznymi, które będą po prostu, wiesz, łatwiejsze do nałożenia, nie? Czyli używasz stwierdzenia mineralne na zmianę z fizyczne, tak? Że to jest jakby ta kategoria. Być może tego nie kontroluję, możemy się umówić na coś. Nie, możemy oba, właśnie żebyśmy wiedzieli, że jakby to jest wymienne, jeżeli taka nazwa się gdzieś pokazuje też na produkcie, to, że można wtedy to po prostu wybierać, jeżeli to jest ta droga, którą chcemy mieć. Ale powiedziałaś, że no, mówi się, że ma filtr SPF 50. Właśnie jak to jest z tymi SPF-ami? Co to tak naprawdę znaczy? Że jest SPF 30, to znaczy, że nie wiem, w 30% nas chroni, czy 30%? Jakby jak to funkcjonuje? Wiesz co, to się mierzy w taki sposób, że podam ci przykład. Wychodzisz na słońce i żebyś się zaczerwieniła, zanim pojawi się, rumień musi minąć 20 minut, powiedzmy, tak? Czyli SPF
I ta wysokość mówi o tym, że jak się posmarujesz tym produktem, to teoretycznie ten rumień pojawi się 30 razy później niż tak zwykle ci się pojawia, nie? Bo to, wiesz, zależy od skóry, okay. nie? Bo niektórzy wyjdą i mają po 2 minutach rumienia, niektórzy wyjdą okay. i, wiesz, po godzinie mają, więc zależy od rodzaju skóry. Także o tym mówi SPF, natomiast, wiesz, no to wpływa wiele czynników, mm-hmm. jakby, więc też nie można tego brać tak, wiesz, jakby dokładnie i dosadnie do siebie, bo, wiesz, i jakaś tam, nie wiem, kontakt z wodą, tak. przetarcie, pot, to wszystko może wpływać na to, że ten filtr będzie mniej stabilny i będzie krócej działał. Więc na przykład, nie wiem, w okresie takim wakacyjnym, kiedy się wystawiamy gdzieś tam na słońce, nie wiem, zwiedzamy coś we Włoszech, powiedzmy, no to warto, nie wiem, co 3-4 godziny reaplikować filtra. Jak jesteśmy tak całkiem gdzieś tam, wiesz, na plaży, no to pewnie bardziej co 2 godziny plus po każdym wyjściu z wody. Ja kiedyś słyszałam, że to też może być jakiś kolejny mit internetowy, że filtry mineralne mogą być tam tylko do SPF 30. Nieprawda. Nieprawda. Nie. Tylko, wiesz, jakby trzeba się liczyć z tym, że przy filtrach mineralnych im wyższy jest ten poziom ochrony, tym bardziej one mogą być gęste, no treściwe, mogą bielić i tak dalej. Więc jakby wiąże się z tym wiele czynników takich niepożądanych, ale naprawdę to się bardzo mocno zmienia i jakby tutaj widać, że jest duży boom na filtry i jest duża świadomość i potrzeba też właśnie produktów słonecznych, więc jakby producenci mocno nad tym pracują, żeby te filtry były coraz bardziej przyjemne w użyciu. I wiesz, dochodzi nawet do takich momentów, które dla mnie są takie, wiesz, gdzie mi się żaróweczka zaświeca, typu, że filtry są te mineralne na tyle pomniejszane, że są rozmiaru nano, czyli mamy nano cząsteczki, które okay. są bardzo drobne, no i teoretycznie mogą być niezbyt bezpieczne, jeśli mamy, nie wiem, naruszoną barierę naszą skóry, skóra jest podrażniona i tak dalej, bo mogą gdzieś tam przenikać okay. do wnętrza organizmu, więc ja gdzieś tam na przykład nanocząsteczek nie wolę nie używać, bo jeszcze jest za mało trochę badań, które by potwierdzały ich takie, wiesz, bezpieczeństwo w stosowaniu długofalowo, nie? I powiem Ci, że my mieliśmy w ogóle ciekawą sytuację. Mieliśmy kiedyś w naszej ofercie krem ultranawilżający i on miał SPF 10 albo 15, wiesz, taki niski, jak teraz, wiesz, z perspektywy czasu też na to patrzę, bo to, wiesz, on wszedł do oferty jakieś tam ponad 7,5 roku temu, więc to, wiesz, jakby inne w ogóle podejście jakby do filtrów. Natomiast po jakichś 2 latach, kiedy mieliśmy go w swojej ofercie, on naprawdę fajnie gdzieś tam się sprzedawał. Producent filtra, który my ściągaliśmy, wiesz, z Japonii, bo on właśnie był świetny, pięknie się rozprowadzał, jakby dawał fajne wykończenie i tak dalej, powiedział nam, że zmienia formułę tego filtra i będzie stosował cząsteczki nano. Mhm. Więc pytanie, czy my chcemy dalej go kupować, czy nie. Super, że uprzedził, no bo ja się na to nie zdecydowałam, bo właśnie stwierdziłam wtedy, że kurczę, wolę wycofać ten produkt ze sprzedaży, bo nie chciałabym wprowadzać czegoś, czego ja nie jestem do końca pewna. Tak. I czy czegoś, czego ja nie jestem pewna, że ja bym sama chciała stosować, więc wycofaliśmy wtedy ten produkt ze sprzedaży. Ale na przykład też oprócz tego, że pomniejsza się tą cząsteczkę, też jakby sam surowiec jest zmodyfikowany o tyle, że na przykład otacza się filtr fizyczny, na przykład z silikonem albo krzemionką, różnymi składnikami, które sprawiają, że ten filtr dużo ładniej się rozprowadza, nie jest taki tłusty w odczuciu. No i też można dodawać na przykład pigmentów barwiących, które sprawią, że po prostu nie bieli. Ale to jest super ciekawe, co powiedziałaś o tych nanocząsteczkach, że niby chcemy dobrze, tak. żeby nam się wygodnie z tego korzystało, ale przekraczamy trochę taką granicę, gdzie znowu właśnie wkraczamy w teren, gdzie potencjalnie możemy sobie wyrządzać krzywdę na jakiejś innej płaszczyźnie. No, wiesz, nie? Idealnie by było najpierw sprawdzić to, czy faktycznie to nie szkodzi, ale to pewnie są, wiesz, lata badań, kupa kasy, która gdzieś tam, wiesz, ucieka producentom, więc no jakby te badania są cały czas gdzieś tam w toku i na ten moment mówi się, że raczej to nie powinno być niebezpieczne dla organizmu, no ale tak jak mówiłam, jakby skoro mam inne alternatywy, no to wolę po prostu nimi się zainteresować. Powiedziałaś o ponownej aplikacji i to jest właśnie ten mój wielki grzech, który tutaj zasygnalizowałam parę minut temu, że ja nigdy nie nakładałam kremu drugi raz. I jakby powiedziałaś, że fajnie, że rodzice mi, pozdrawiam ich, fajnie, że rodzice mi kazali się smarować, ale my smarowaliśmy się wszyscy raz. Okay. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek posmarowała się drugi raz na plaży. Okay. Przez całe moje życie. Naprawdę.
Chyba pierwszy raz w tym roku tak gdzieś stwierdziłam, że może się dosmaruje, bo rzeczywiście było ostre słońce i nie wiem właśnie skąd jakaś taka ale jak reagujesz na słońce? Dobrze? Że, tak, w sensie ja mam dosyć ciemną karnację, więc tak też jest, pewnie gdybym była nauczona poparzeniem. Nie masz takiego naturalnego ostrzeżenia, tak, nie? To może byłoby inaczej. Mhm. Spaliłam się tak naprawdę, myślę, z dwa razy w życiu, że cierpiałam. Ale wtedy chyba po prostu źle się posmarowałam. Mm-hmm. Ale za każdym razem, kiedy nawet byłam, wiesz, w wakacje w totalnej lampie, zawsze tak mówię kolokwialnie, tak jakby bardzo, bardzo, bardzo ciepło, to zawsze był ten filtr nakładany raz i nigdy poparzenia nie miałam, ale wiem też, że to jest w ogóle nieodpowiedzialne i tak być nie powinno, bo może nie miałam poparzenia, ale to, co tam szkodliwego się zadziało, to niestety moja skóra ma w swojej historii. Tak, ma. Więc jakie są takie ogólne... Najpierw się skupmy może na takim użytkowaniu wakacyjnym, no nie? Bo jednak najczęściej wtedy, szczególnie jak mieszkamy w Polsce, no to słońce prawie nie istnieje przez większość roku. No ale kiedy jesteśmy wystawieni na ostre słońce, to jak to powinno wyglądać, że tak nam jeszcze raz nam tak powtórz? Okej. Wiesz co, no to na pewno ja bym zaczynała, wiesz, od najwyższego filtru, czyli SPF 50. Okej. I powinno się go zaaplikować przed wyjściem już na słońce, więc takie 20 minut, pół godziny przed wyjściem na słońce sobie ten filtr utworzy taką warstwę ochronną na naszej skórze, możemy wtedy sobie spokojnie wyjść i najlepiej jest reaplikować co 2 godziny maksymalnie i po każdym wyjściu z wody. Dużo zaoszczędziłam na kremach w takim razie. Dużo. Także to jest tak, wiesz, tak powinno być, nie? Ale czasami też jest tak, że wiesz, ja czuję czasami po mojej skórze, że kurczę, potrzebuję gdzieś tam dołożenia tego kremu nawet wcześniej, więc warto też jakby słuchać swojego organizmu. Jak czujemy, że coś nas gdzieś przypieka wcześniej, no to jakby trzeba reagować, tak? Najlepiej wiadomo być gdzieś tam w cieniu, no ale nie zawsze się da, więc... Szczególnie jak jesteśmy w wodzie, na przykład sobie pływamy, no to jesteśmy narażeni maksymalnie na te promienie, że nie odczuwamy tego, bo w wodzie jest chłodno. To jest chyba taka najbardziej zdradliwa sytuacja. A woda też odbija promienie dodatkowo, nie? Więc... Ja właśnie próbowałam surfa po raz kolejny w tym roku i to jak sobie spaliłam nogi, które były posmarowane, ale 20, więc w ogóle nie bierz się z niej przykładu. Już nigdy tak nie zrobię. I do wody zawsze trzeba najmocniejszy filtr. Tak. W ogóle nawet słyszałam, że są takie filtry specjalne dla surferów, takie pasty, że one po prostu, że zostaje taki biały, taka biała powłoka i to ma tak być, bo inaczej po prostu twarz sobie spaliłam przy tym surfie, mimo że 50 była, no bo jednak to non-stop, no cały czas jest... A gdzie byłaś? Na Sri Lance, więc po prostu raczej najsilniejsze promienie. No właśnie, jak my byliśmy teraz na tej Teneryfie, to widziałam sporo właśnie surferów takich, wiesz, na biało wysmarowanych, nie? No bo jak cały czas zanurzasz głowę w słonej wodzie, no to przez godzinę, No to nie ma opcji, żeby się to utrzymało. No ale jak wychodzimy z wody, to warto najpierw, nie wiem, przepłukać skórę, jeżeli jest jakiś prysznic na przykład na plaży i dopiero potem zrobić reaplikację. No tak, to by było, wiesz, super idealnie, wiesz, na suchą skórę, czystą, to wtedy jakby ta warstwa, wiadomo, że będzie równomierna, jakby dobrze się zawiąże i trafi też wszystkie jakieś tam zagłębienie nierówności naszej skóry, tak, a nie będzie jej sól pokrywać, więc... Ale jeżeli mamy takiej opcji, to też nałożyć po prostu na skórę po soli. Najlepiej się po prostu, wiesz, wyczyć gdzieś tam ręcznikiem i nałożyć ten jak to? Przecież jak wychodzimy z wody, to jest najlepiej, wtedy się kładziemy na leżaku i czekam, aż wysnie, łapie słońce. Ale powiem Ci, akurat ten grzech też popełniał, dla mnie to jest taka przyjemność, że właśnie czekam, niestety, aż wyschnę, ale to niestety nie jest dobre, więc tego nie zalecam. Skoro Ty tak robisz, to ja wierzę, że nic nam się nie stanie. Powiedziałaś to, bo ja tak strasznie nie chcę sobie tego odmawiać w życiu. No dobra, a słuchaj, jeśli chodzi o taką ochronę na co dzień, powiedziałaś, że zawsze masz filtr na skórze, czyli taki dzień, jak mamy dzisiaj, kiedy jest pochmurno, to też byś mimo wszystko nałożyła produkt z filtrem. Tak, bo znowu wiesz, jakby w taki dzień pochmurny przede wszystkim chronimy się przed tym promieniowaniem UVA, czyli tą długą falą, która jest zawsze, nawet pochmurny dzień, przenika przez szyby i... Przez szyby. Tak. I od wschodu do zachodu słońca generalnie jest, więc to jest ta, która właśnie jest odpowiedzialna za to starzenie się, więc coś, czego najbardziej gdzieś tam nie chcę, za przebarwienia, których najtrudniej się jest pozbyć, jak są właśnie gdzieś tam, wiesz, głęboko umiejscowione. Więc dlatego warto stosować. To jest jeden z najlepszych kosmetyków przeciwstarzeniowych. Kosmetyk właśnie z filtrem. I takim minimum 30... SPF 30 warto dla siebie znaleźć. Ja tutaj podkreślam i zawsze właśnie gdzieś tam o tym mówię, że najlepiej znaleźć sobie produkt, z którego my będziemy zadowoleni, z którego będzie nam się dobrze używało, bo nawet jak sobie kupimy, wiesz, jakieś, nie wiem, są jakieś wyroby medyczne, wiesz, 130 SPF, albo nie wiem, 50+, albo wiesz, no cuda na kiju jakby, różne rzeczy można znaleźć na rynku,
ale czasami one są na tyle niekomfortowe w użyciu, że wiesz, no on będzie jakby chronił nas na półce, a najważniejsze jest to, żeby po prostu takiego produktu używać. Ja kiedyś kupiłam taki właśnie produkt z Korei, no bo jakby też Korea jest znana z pielęgnacji. Tak. Był jakiś koszmar, bo to była taka biała pasta. Ja w ogóle nie wiedziałam totalnie, jak to, może to jest jakiś specjalny sposób, że trzeba ten krem, nie wiem, podgrzać. Serio, to był jakiś koszmar. I on właśnie pięknie zdobił moją półkę. Też nie był tani kosmetyk, no bo też to było, no jeszcze też były mniej dostępne wiele lat temu, tak by te kosmetyki z Korei nie były jakoś super dostępne. I zdziwiło mnie to, że oni są tacy właśnie przodujący w tym, innowacyjni, a to był mega niewygodne. To może tak trafiłaś na taki produkt właśnie, wiesz, z filtrem fizycznym. To jest ciekawe. Bo ja głównie gdzieś tam, jak sięgałam po kosmetyki koreańskie, nawet nie tyle, żeby, wiesz, je kupić, ale jak byłam na targach w Hongkongu, to wiesz, tych produktów była masa i starałam się gdzieś tam przeglądać, no to głównie bazowało jednak na filtrach chemicznych, nie? Więc albo nie, mieszanka. Ten mój był na pewno z tych naturalnych. No to ciekawe, więc myślę, że to dlatego mógł być jakiś taki niedobry w użyciu. No i pewnie te ostatnie lata też bardzo dużo, tak jak powiedziałaś, zrobiło, jeśli chodzi o innowacje w świecie filtrów, że teraz są wygodniejsze w użyciu. Ale też, no nie wiem, bo może nam się wydawać, że dołożenie takiego filtra do codziennej pielęgnacji to jest jakiś tam dodatkowy wysiłek i że to jest no i wydatek, ale też kolejna warstwa, czas, jakby, no że to jest takie, no, no nie idzie nam to na rękę. I właśnie nie wiem, czy trzeba się takiej marcyrysji, bo ale ja na przykład odkąd mam ten wasz krem z filtrem, ale on jest też jakby kremem BB, ten właśnie Team Sunscreen, no ja go po prostu kocham. Super. Bo on się tak super nakłada. Jednocześnie mam dwa w jednym, no bo... Powiem ci, że nie wiedziałam, że wspomnisz o Recibo, ale sama o tym pomyślałam, że chciałam ci o tym powiedzieć, że właśnie to jest fajny zastępnik dla BB, nie? Tak. I ja właśnie też nie potrzebuję na szczęście jakiegoś specjalnego krycia. Myślę, że no nie wiem, na sesję zdjęciową może bym sobie nie pomalowała twarzy. Tak. Ale na co dzień jakby to jest super, bo też jakby nakłada się tak wygodnie, że dla mnie jakby jestem bardzo minimalistyczna w swojej pielęgnacji. Nie lubię zmieniać, nie lubię jakby miliona rzeczy nakładać. Więc to jest ekstra rozwiązanie, że możesz mieć dwa w jednym i to właśnie nie jest jakiś taki dodatkowy ból, że o, pamiętaj o filtrze, bo jak ja cię rozumiem. Robisz dwie rzeczy naraz. Totalnie cię rozumiem. Jakby powiem ci, że nawet teraz próbujemy zrobić fajny produkt z filtrem, z wyższym filtrem. Okay. Bo no ten ma 30. To ten ma 30, tak. No i próbujemy zrobić z wyższym filtrem, taki wiesz, bez już pigmentu. Co jest oczywiście, wiesz, bardzo trudne, ale gdzieś tam już jesteśmy na dobrym tropie, tak myślę. No i powiem ci, że mimo tego, że ten krem z filtrem 50 jest naprawdę już fajny, komfortowy, wiesz, taki dobry krem nawilżający, z którym łatwiej się pracuje później z makijażem i tak dalej, to dla mnie ta 30 z tym pigmentem jest tak super wygodna. Tak. Wiesz, bo nakładam to, od razu wiesz, ta buzia wygląda lepiej, ale mega naturalnie. Dodatkowo mam tą ochronę i najfajniejsze dla mnie jest to, ja nie wiem, który ty masz, tym sunscreen, ten w butelce z pompką? Tak, a light. Tak, no. Tak, taki w tubeczce. Tak, dla mnie light też jest właśnie najlepszy, bo ja mogę go komfortowo się czuję, jak nałożę go dużo. Czyli wiesz, taką ilość, która gdzieś tam zapewnia mi ochronę, to ja w ogóle się tym nie przejmuję, dokładam, wklepuję i on wygląda dobrze, jest leciutki na buzi, więc dla mnie to jest też super rozwiązanie. Polecamy. Tak, bardzo. Ale czy 30 jest okej na twarz, czy jednak właśnie byś mimo wszystko zachęcała, żeby dążyć do tej 50, szczególnie latem? Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że latem albo przy... zwłaszcza latem, jak stosujemy jeszcze, nie wiem, retinoidy, kwasy i tak dalej, no to zdecydowanie gdzieś tam ja bym szła w kierunku 50, natomiast... Znowu zaznaczam ten komfort. Lepiej użyć jakiegokolwiek filtra, ale codziennie. Tak. Nawet go reaplikować, niż żadnego albo turbo za mało. Nie? Jakby widziałam, wiesz, słuchaj, ostatnio relację takiej dziewczyny, która jest, wiesz, super osobą, ale widać, że na przykład właśnie, znaczy to nie jest ekspert w pielęgnacji, tak? I to jest osoba, która pewnie standardowo w jakiś sposób posługuje się kosmetykami. No i mówiła, że miała jakieś tam zabiegi, typu wiesz, laserowe, coś tam na twarz i że po laserze to ona musi mieć kosmetyk z filtrem i że ona sobie kupiła taki filtr w kropelkach i jest fajny i ona, słuchaj, dodaje sobie kilka kropelek do swojego kremu. Więc jak ja to usłyszałam, to mówię, kurczę, no bo jakby nie da ci te kilka kropelek ochrony, a już w ogóle, wiesz, dodanie do innego produktu może totalnie, wiesz, jakby zmienić jego możliwości. No tak, już to ingerencja jakaś chemiczna. Totalnie, tak. I wiesz, i to jest jakby drugi case jakby z tymi filtrami, nie? Że to musi być ten komfort, jakby jeśli chodzi o formułę, no bo inaczej nie będziemy chcieli tego używać. Albo będzie dużo za mało i nie będziemy w stanie w ogóle, wiesz, kontrolować tego, czy to faktycznie chroni, nie? Więc
jakby kluczem dla mnie jest zawsze znalezienie takiego produktu, który lubimy, nie? Więc jeśli to będzie nawet SPF 30, to lepsza ta 30 niż nic, albo turbo za mało, jakieś 50, wiesz, taka kropelka, wiesz, i tu się posmaruje, tu się posmaruje. To też było taki, nie wiem, czy pamiętasz, taka afera, Gwyneth Paltrow pokazała na filmiku chyba dla Voga. Okej, opowiadaj, jako bardzo lubię Gwyneth i jej różne zajawki. No ona jest, no, no ja ma kocham. Właśnie dużo tych zajawek, nie? To jest taka, wiesz, kalifornijska dziewczyna z tym głupem swoim. No, ona zresztą dużo dostaje w ogóle też hejtu, ale ja przecież ją bardzo lubię, więc jestem bardzo, mam dużo empatii wobec, człowiek. Tak, tak. Wobec jej różnych kombinacji, więc no, opowiadaj. No, akurat kombinację miała taką, że tego kremu z filtrem, wiesz, że ona pokazała, że ona używa tak tej, wiesz, gdzieś tam pod oczy, na czubek nosa, czy gdzieś tu, gdzie jakby, bo ona sobie w taki sposób gdzieś tam te najbardziej narażone na słońce miejsca najdelikatniejsze chroni. A jak tu muśnie ją słońce gdzieś tam, wiesz, na policzek, to też spoko gdzieś tam wygląda. No i generalnie za mało tego użyła, więc jakby, wiesz, takim była bardzo złym przykładem. Okay. A że te filmiki gdzieś tam mocno się roznoszą, no to tak szeroko poszło. Nie? No i to też jest, wiesz, twórczyni marki kosmetycznej, tak, więc tak. Jakby też są oczekiwania wobec niej, żeby miała jednak tą wiedzę większą na temat ochrony przeciwsłonecznej. No i halo, mieszka gdzieś tam właśnie Kalifornia. Tak, ma dostęp do największych nowinek i pewnie sama ma swoje laboratorium z ekspertami, no, skoro mam, no właśnie... No i tam słońce świeci jednak mocno, więc wiesz, tak. Więc to też jest dla mnie zastanawiające, bo wydawało mi się, że tam świadomość będzie większa, a może niekoniecznie. Myślę, że to mega zależy i też super ważne jest to, żeby zastanowić się właśnie kogo, czyjej rady słuchamy, bo myślę, że jakby złych informacji przekazywanych dalej jest strasznie dużo. A czy też nakładasz filtr na przykład na szyję albo na inne części ciała, tak mówię, tak w ciągu roku, że na przykład jest wiosna i jest miły słoneczny dzień, no wiadomo, filtr leci na twarz, ale czy też nakładamy go, nie wiem, na szyję, na dekolt, czy na ręce, jeżeli mamy odkryte ramiona, jak to powinno działać? Wiesz co, na szyję i na dekolt zawsze nakładam, ale zazwyczaj tutaj używam jakiegoś innego filtru, niebarwionego, wiesz, że ja dużo testuję, to zawsze po prostu sobie, wiesz, wykorzystuję po prostu jakieś tam inne, no bo jakby te promienie cały czas padają też na te części ciała, a gdzieś tam po szyi, dekolcie bardzo widać starzenie się skóry i w ogóle bardzo ciężko jest nawet z zabiegami medycyny estetycznej te zmiany się cofnąć, więc akurat te partie są szczególnie ważne. Więc tak, na szyję dekolt nakładam, na dłonie też się staram pamiętać i czasami, wiesz, przy okazji aplikacji na twarz dokładam na dłonie, ale mam też krem z filtrem gdzieś tam do dłoni, czy tam balsam jakiś do ciała, po prostu wsmaruję w wierzchy dłoni. Natomiast jeśli chodzi o ręce i resztę ciała, to muszę przyznać, że rzadko, nawet jak są wiosenne, jakieś tam cieplejsze dni, kiedy odsłaniam ciało, to rzadko pamiętam o tym, żeby nałożyć ten krem z filtrem. Bardziej gdzieś tam już, wiesz, wakacyjnie, w jakimś tam ciepłym kraju, to już mam wtedy inny mindset kompletnie. Właśnie to jest, nie? To jest super dziwne, bo nie przypominam sobie, żeby będąc w Polsce, nie wiem, w Warszawie, wychodzę sobie w krótkiej sukience latem, nie nakładam filtra, co nie? No. Na ramiona, na kolana, no tak, no, na nogi. Jakby w ogóle zupełnie nam się włącza jakiś inny tryb. Ale też słyszałam a propos dłoni, no bo dłonie się bardzo starzeją, że właśnie też taka wellnessowa pani z Kalifornii powiedziała, że ona zawsze nosi rękawiczki. I że jak prowadzi auto, to zawsze w rękawiczkach. Ja myślałam sobie, kurczę, no to już jest chyba, jakby nie jestem gotowa na ten temat, ale rozumiem, że jest to jakaś, jakaś koncepcja. Ale czy w takim razie, skoro te promienie przechodzą przez szyby, to czy byś rekomendowała, na przykład jak jedziemy sobie na road tripa po Toskanii i świeci słońce, to serio krem z filtrem w aucie? No jasne. Nie, no to jakby, wiesz, dla mnie to jest taka oczywistość, naprawdę, wiesz. Dla mnie oczywistość jest codziennie, nieważne jaka jest pogoda, nakładam krem z filtrem na twarz, szyję, dekolt. To jest jakby moja standardowa rutyna. No nie wiem, chyba żebym miała taki dzień, że jestem, wiesz, nie wiem, chora, nie podnoszę się z łóżka, nawet nie otwieram żaluzji i tak dalej. No to wiadomo, że są takie dni, ale bardzo rzadko się zdarzają. Normalna moja rutyna to nakładam filtr. Po prostu to jest takie, wiesz, dla mnie już oczywiste. Więc tym bardziej gdzieś tam w Toskanii bym też krem nałożyła. Krem z filtrem do auta, to będzie mój apel do mnie z tej rozmowy. Ale powiedz mi, czy my w ogóle możemy jakoś zadbać o naszą skórę? No tak, pytanie w zasadzie oczywiste. Jak powinnam zapytać? Możemy zadbać o naszą skórę, żeby ona się ładnie opalała, żeby się też regenerowała, żeby nam nie schodziła, żeby była gładka i żeby była młoda, jędrna i wspaniała jakby przez cały rok. Czy jakby tylko ten filtr jest tą rzeczą, którą trzeba robić, czy możemy też dodatkowymi, wiesz, działaniami sobie tę skórę
odświeżać i, i dbać o nią po prostu. Wiesz co, najlepiej, jeśli chcemy, żeby była opalona, to używać samopalacza. To jest jakby najbezpieczniejsza forma opalania, więc jeśli lubisz taką zabrązowioną skórę, no to to jest najlepsze rozwiązanie pod kątem takim, wiesz, właśnie starzeniowo-zdrowotnym. Natomiast no jeśli, nie wiem, jesteśmy właśnie w ciepłym miejscu i gdzieś tam się czy opalamy z filtrami i tak dalej, to tak jak mówiłam, no zawsze gdzieś tam to słońce i tak nas muśnie, nawet jak wiesz, jak reaplikujemy tą 50 co 2 godziny, no i tak finalnie gdzieś tam człowiek będzie lekko opalony, co prawda już nie opalony tak bardzo jak wiesz, żeby teściowie na twój powrót powiedzieli: wow, jaka opalenizna, tylko ja częściej słyszę: w ogóle się nie opaliliście. No, to prawda. Także to pokolenie, wiesz, jakby wstecz ma takie podejście, że najlepszą pamiątką z wakacji jest mocna opalenizna. Tak, tak. No ja tego już, wiesz, już jakby wyszłam z tego na szczęście, aczkolwiek no ja też lubię mieć skórę muśniętą słońcem, więc ja po prostu gdzieś tam używam samopalaczy. I to jest najlepsze. Okay. Ale tak jeszcze, proszę. Nie, bo właśnie chciałam cię właśnie dopytać, oprócz tej strony opalania, właśnie co innego pielęgnacyjnie możemy podziałać? No to wiesz co, złuszczanie martwego naskórka, które wiesz, fajnie odświeża skórę, sprawia, że lepiej przyjmujemy substancje aktywne z jakichś balsamów, innych produktów, ale też skóra po prostu ładnie wygląda, jest taka błyszcząca, zdrowa i ma fajne kolory, czyli jakieś peelingi różnego rodzaju i masaże suchą szczotką. Super sprawa. Ale robimy to przez cały rok, czy szczególnie kiedy się opalamy, czy na przykład przed opalaniem, czy po opalaniu? Znaczy przed użyciem samopalacza, no to moim zdaniem peeling jest bardzo ważny, no bo jeśli chcemy mieć równomierną opaleniznę, no to jest konieczność. Natomiast ja bym zalecała, wiesz, taki peeling wykonywać raz w tygodniu całego ciała, bo i gdzieś tam pobudzi to ciało, no ale właśnie to złuszczenie jest nam po prostu potrzebne, skóra będzie wyglądała dużo ładniej. Natomiast taki masaż, jakbyśmy mogli sobie robić codziennie taką, wiesz, szczotką, no to by było super. Aczkolwiek powiem ci, że jak wiele rzeczy w pielęgnacji udało mi się wdrożyć i mam taką, wiesz, swoją dyscyplinę pielęgnacyjną, na przykład właśnie z tym filtrem, to szczotkowania na sucho jakoś nie mogę wdrożyć sobie. Może to jest kwestia tego, że wiesz, że mam trochę za mało czasu i rano, i wieczorem przy dzieciakach i tego mi brakuje, bo to jednak, wiesz, kilka minut trzeba mieć, nie? No właśnie, bo tak zawsze to ja to robię, tylko że to robię super. Pół minuty. Ja czytałam, że to chyba jednak naprawdę trzeba tak porządnie. No wiesz, tak pół minuty to na jedną łydkę bym przeznaczyła, nie? A ja robię wszystko po prostu jak najszybciej, więc wiesz, na zasadzie raz, jedna noga, tutaj łydka, tutaj udo, tutaj ręka, brzuch i tak sobie pomyślałam ostatnio i przestałam to robić, przyznaję się, bez bicia, że stwierdziłam, że jeżeli ja mam to robić po to, żeby to odbębnić, a to realnie nic nie daje, to mogę sobie dać spokój, przemyślę temat i jak wrócę gotowa, to zrobię to tak jak należy, a nie po prostu, żeby było, że szczotkuję na sucho, a tak naprawdę nie daje to żadnych rezultatów, więc taki case jest u mnie, ale czy dobra, raz w tygodniu to fajnie byłoby robić codziennie szczotkowanie, raz w tygodniu, tak jak powiedziałam, peeling. Czy właśnie jak się opalamy, bo nie wiem, mi się wydaje, że jednak jak jesteśmy w takim bardzo gorącym klimacie, no to ta skóra jest taka, no jednak trochę już nadwrażliwa, tak? Ona jest po tym słońcu, to rzeczywiście dalej zamiatamy tą szczotką po nogach. Znaczy to zależy, wiesz, jak się czujemy. Tak, jak twoja skóra reaguje i tutaj trzeba koniecznie słuchać swojego ciała, bo można sobie mocno zaszkodzić. Moim zdaniem przede wszystkim wtedy dużo nawilżania, nie? I to wiesz, balsam nawilżający to przynajmniej raz dziennie powinien gdzieś tam wjechać, bo wtedy też opalenizna będzie się nam dłużej trzymała, nie będzie się skóra, wiesz, schodziła skóra, więc i też jak będziemy używać właśnie ochrony przeciwsłonecznej, to zapobiegniemy takiemu schodzeniu skóry płatami, więc to jest straszne. To jest straszne. Nienawidzę. Dlatego zawsze nie lubię, jak przegapię ten moment, kiedy się troszeczkę zarumienię za bardzo. Bo już wiem, że ona pewnie zejdzie i ta opalenizna jest w ogóle przez to nietrwała i to ona, ta skóra schodzi, nawet nie ma jakichś wielkich placków, na przykład u mnie, ale po prostu szybciej blaknie. A ja się cieszę, że bo już nie pamiętam, kiedy, wiesz, ja to miałam, nie? Więc to jest super, ale mój mąż, skoro, jeżeli wiesz, jest takim fifa-rafa, dobra, za pół godziny się posmaruje czymś tam, no i faktycznie na początku, na wakacjach zawsze musi się zjarać, skóra mu schodzi i wiesz, dopiero wtedy się zaczyna smarować, nie? Ale też ta opalenizna taka stopniowa, kiedy stosujemy filtr
która jest też ładniejsza. Ona jest taka złocista i właśnie trzyma się dłużej. Tak. Nie ma właśnie jakichś takich dziwnych plam. I to wszystko idzie na korzyść tych filtrów. Ja też się tylko trzeba włożyć może trochę więcej uwagi w to i produktu. Ale właśnie z tymi peelingami też... Z tego, co mówisz, to taki system wychodzi, że fajnie byłoby przed takimi wakacjami sobie zrobić peeling, a potem, jeżeli czujemy, że nasza skóra jest na tyle niepodrażniona, że możemy ją tam jeszcze trochę złuszczyć, ale po prostu, żeby sobie jej bardziej nie podrażniać. Więc jak zawsze po prostu wniosek z każdej rozmowy, samoobserwacja i po prostu jakby własny rozum, nie? A nie takie pójście bezpośrednio za radą, no bo każda skóra jednak reaguje inaczej. Totalnie, ale powiem Ci, że na przykład jak ja wracam z wakacji, to też tak mam, że... kurczę, jeszcze nie chcę używać tego peelingu, bo wiem, że mi szybciej zejdzie, wiesz, ta opalenizna, bo nie wiem, czy u siebie to zauważyłaś, ale obserwuję to mocno na twarzy, wiesz, stosuję to dwustopniowe oczyszczanie skóry, no i ta twarz jest najszybciej, wiesz, jasna. Tak. I jest dużo jaśniejsza niż reszta ciała, nie? Obserwuję, bo byłam opalona parę tygodni temu, a teraz nadal myślę, że nie jest źle. Ale dla mnie, powiem Ci, ratunkiem jest tonik samoopalający, bo to jest, wiesz, taki element do pielęgnacji, który, wiesz, wrzucam. Jakby nie czuję, że to jest dla mnie uciążliwe pod tym kątem, że wiesz, nie rezygnuję ze swojej rutyny typu, wiesz, serum, krem, które są dla mnie ważne, tylko tonik jakby łatwo jest wymienialny, zstępowalny, a daje mi takie delikatne muśnięcie i taką zdrową skórę właśnie, wiesz, i mogę stopniować to opalanie, więc to jest super. Opowiedz o tym, bo ja mam ten tonik, ja go nigdy nie użyłam, przyznaję się bez bicia, bo stwierdziłam, że ja nigdy nie użyłam samoopalacza, ja się boję, że sobie zrobię krzywdę, jakieś plamy, więc to ja Cię przeprowadzę. Powiedz nam, jak to się robi. Wiesz co, robi się to bardzo prosto. Masz na oczyszczoną skórę, nalewasz sobie trochę na dłoń, rozsmarowujesz w dłoniach i po prostu nakładasz na twarz. Tak proste. Tak proste. No. I to rano, rozumiem, tak? No bo to nam... Wiesz co, ja akurat używam wieczorem, bo to mi jest wygodniej. Czyli to nie zabrudzi mi poduszki. Nie, absolutnie, nie. Słuchaj, się tyle dowiedziałam. Przy włosach, wiesz, ja sobie gdzieś tam tutaj bardziej rozpracowuję, żeby, wiesz, nie mieć jakiejś tam linii. No i jak nie jesteś opalona, no to nakładasz jeszcze na szyję i dekolt. Ja ostatnio częściej nakładam tylko na twarz, no bo tu jeszcze jestem troszeczkę ciemniejsza niż na twarzy, więc staram sobie to wyrównać. Ale wiesz, ale naprawdę tyle, ile ten tonik ma pozytywnych opinii i wiele osób już go przetestowało i też wiele osób takich właśnie jak Ty. Boję się używać samopalacza, bo sobie porobię jakieś plamy. On jest, słuchaj, ma tak delikatny odcień, że są osoby... które mają ciemniejszą karnację i na przykład wklepują sobie 3 warstwy. Albo używają go rano i wieczorem, bo wtedy dopiero widzą taki efekt, wiesz, dla nich pożądany, nie? A osoby, które mają trochę jaśniejszą karnację albo właśnie długo się już nie wystawiały na słońce, no to używają sobie właśnie na przykład kilka razy w tygodniu. Ja używam codziennie. I potem nakładasz normalnie serum i krem tak, na to? Tak. No. Wspaniale. No. Tylko umyj ręce później, nie? Bo jak ja na przykład zauważyłam, że jak dam tonikowi się wchłonąć i dopiero wtedy nałożę serum i krem, to nic się nie dzieje, ale czasami, wiesz, jak nie chce mi się czekać i robię wszystko szybko i, wiesz, jeszcze mam wilgotną skórę, od toniku nałożę serum, krem, no to uważałam, że gdzieś tam miałam na palcu jakieś, wiesz, brązową plamkę, nie? Więc... Czy warto umyć ręce i poczekać, aż się wchłonie produkt i potem iść z kolejnymi krokami. Tak, no to wtedy jesteś, wiesz, chroniona. To. On ma super skład w ogóle, bardzo przyjemny produkt i taki jest mega nawilżający, no, także spróbuj, bo pachnie herbatką z cytryną. O! No. Cudnie. Super jest. Ale czy wtedy też używamy zwykłego toniku, czy już nie? Nie. To nam zastępuje też tonik z bonusem. Dokładnie, tonik z bonusem. Czad. Mam ostatnie do Ciebie pytanie pielęgnacyjne, bo też o tym wspomniałaś, a ja bardzo chciałam o to dopytać. I to są te produkty z retinolem. Bo dla mnie to jest coś, o czym słyszałam od wielu miesięcy i wszystkie jakieś celebryckie właśnie wideo, o których wspomniałaś też. Tam jest właśnie, że no, retinol odmienił moje życie i tak dalej. I ja też zaczęłam korzystać z kremu, z retinolem waszego, tam parę tygodni, no właśnie zanim byłam na wakacjach, to miałam taki epizod kilkutygodniowy. Super mi się to sprawdziło, w sensie naprawdę byłam w szoku. Byłam w szoku w ogóle, jaki jest efekt. No ale gdzieś tam słyszałam, że ten retinol nie do końca idzie w parze właśnie ze słońcem, że może powodować przebarwienia. No więc pytanie, czy my używamy takiego retinolu sezonowo i przy narażeniu na wysokie, jakby silne słońce odstawiamy, czy to jest coś, co możemy jakoś mądrze całorocznie stosować? Możemy. Wiesz co, ja w ogóle kocham retinoidy tak samo jak Ty i pierwsze moje użycie retinoidów w ogóle też się wiązało z takim samym zachwytem, nie? Że wiesz, że używam
2-3 tygodnie nagle patrzę, wiesz, ta skóra jest totalnie odmieniona. Jest tak, serio, tak, taka to gładka, jest super, To jest taka spięta, jednocześnie jest piękna. Tak, tak. No także naprawdę warto wdrożyć retinoidy i myślę, że też są, były przez lata mocno demonizowane, ale też ze względu na niewiedzę po prostu. Tak. Naszą. Natomiast można ich stosować bezpiecznie przez cały rok. Najlepiej jest zacząć używać w okresie takim jesienno-zimowym. Ja akurat jak zaczynałam, to był kwiecień. No właśnie chciałam powiedzieć, w Polsce kwiecień jest zimowy, więc jakby można. Totalnie, jakby wiesz, jeszcze teraz prawie, że synteza witaminy D na dnie zachodzi, taki jest kąt padania światła, więc jakby można zacząć. Tylko właśnie zawsze przy retinoidach trzeba używać ochrony przeciwsłonecznej. Natomiast to też nie jest tak, że jakby... To jest też pewien mit. Retinoidy nie są same w sobie fotouczulające. One wręcz pomagają zapobiegać przebarwieniom. Mhm. Natomiast przy używaniu takich składników aktywnych w pielęgnacji nasza skóra jest bardziej wrażliwa, może być lekko podrażniona i ona może być po prostu przez to wrażliwsza na działanie słońca. Więc jakby z tego wynika jakby ten mit. Natomiast jeśli zaczniemy sobie właśnie w takim okresie typu zimowo-jesiennym czy też wczesno-wiosennym, i będziemy bardzo powoli budować tą tolerancję. Czyli zaczynamy od produktu z jak najmniejszym stężeniem retinoidów. Mamy akurat właśnie dwa takie produkty. Jeden właśnie dla początkujących, drugi dla osób bardziej zaawansowanych. I zaczynamy, wiesz, stopniowo, czyli najpierw 2 razy w tygodniu. Jeśli ktoś ma super wrażliwą skórę, to nawet zaczynamy, wiesz, od bazy w postaci jakiegoś takiego kremu nawilżającego z ceramidami i tak dalej. Dopiero na to nakładamy retinoidy i stopniowo, wiesz, zwiększamy do tak maksymalnie, nie wiem, co drugi dzień. Myślę, że to jest totalnie wystarczająco używać retinoidów. I zawsze właśnie pamiętamy o tym, żeby to działanie gdzieś tam uzupełnić tą nawilżającą jakąś tam ochronką z ceramidami. To by było, wiesz, gdzieś tam idealnie. Mamy taki duet Game Changer i Peacemaker. To są właśnie takie produkty, które są ze sobą skorelowane. I jeśli używamy właśnie sumiennie filtrów na dzień, no to jak najbardziej możemy również w lato używać retinoidów. Przecież słuchaj, nie wiem, w Kalifornii, w Australii, tak, ciągle świeci słońce, dokładnie. Ludzie używają retinoidów i to nie jest, wiesz, nic nowego i jakoś sobie z tym radzą i nie ma tam większej ilości przebarwień, po prostu trzeba używać tego z głową. Jedyne co, to przed takim, wiesz, typowymi wakacjami, gdzie wiemy, że będzie ekspozycja słoneczna taka na plaży, wiesz, że będziemy się opalać, no to zrezygnować 2 tygodnie przed wyjazdem i następnie dopiero po czasie, minimum 2 tygodnie po przyjeździe rozpocząć znowu używanie retinoidów. Albo jak poczujemy, że, jeśli będziemy czuć, że na przykład 2 tygodnie po przyjeździe ta skóra jeszcze się nie doszła do siebie i jest trochę jakaś, nie wiem, nadwrażliwa być może przez słońce, bo tak często jest, no to wtedy dłużej bym poczekała, nie? Ale takie 2 tygodnie przed i po wyjeździe i można dalej gdzieś tam. Tylko, że pamiętajcie, żeby tą ochronę budować, tą tolerancję na retinol budować od nowa po takim wyjeździe. Czyli jak jest przerwa, no to zawsze gdzieś tam zaczynamy znowu krok po kroku. A lepiej taki krem na noc czy na dzień? Na noc, obowiązkowo na noc. Tak, tak, tak. Retinoidy zawsze kojarzymy z księżyca. O, bardzo, bardzo dobrze. Ale nie, dobrze, że powiedziałaś właśnie w kontekście wyjazdów, tak, żeby wtedy jednak się wstrzymać, tak. Bo można sobie zaszkodzić, ale na co dzień, jako że już teraz wszyscy słuchacze wiedzą, że każdego dnia jest dzień filtra na twarzy, to mogą bez problemu nie martwić dokładnie, się o retinoidy. Tak ułatwia życie naprawdę. I możesz używać, wiesz, i kwasów, jak potrzebujesz, oczywiście też z rozsądkiem, i retinoidów. I wiesz, i z zabiegów jakichś korzystać, typu, nie wiem, jakiegoś złuszczania, wiesz, peelingów chemicznych, które też są bardzo popularne, robią się coraz bardziej popularne takie różne, wiesz, zabiegi medycyny estetycznej, jakieś lasery, to wtedy też trzeba filtrów używać, więc jak mamy taką rutynę wdrożoną, to wiesz, jakby to jest dla nas oczywistość i żaden ból, więc no naprawdę warto. Jakby rozmawiałam z taką doktor, która zajmuje się medycyną estetyczną ostatnio, i czasami z nią konsultuję pewne tematy właśnie kosmetyczne. To jest doktor Diana Kupczyńska i obserwuję ją też na Instagramie i ona na przykład zauważa, że po miesiącu czasu od rozpoczęcia stosowania filtrów widzimy, że skóra wygląda lepiej. Czy one mogą nas wręcz odmłodzić? Wiesz co, na pewno skóra po prostu, wiesz, pewnie jest... nie jest narażona na działanie czynników zewnętrznych tak bardzo, i w związku z tym po prostu wygląda lepiej, nie? Bardziej w tą stronę. Może nie wiesz, odmładzająco, ale
no tych zmian czasami jest na tyle dużo, takich stresorów dla naszej skóry, tak, związanych właśnie ze słońcem, które uwalnia też mnóstwo wolnych rodników, więc tutaj się przed nimi zabezpieczamy i po prostu ta skóra może wyglądać lepiej. Więc, no właśnie też przeróżne metody naturalne, pielęgnacyjne, masażowe pokazują, że możemy cofnąć jakby oznaki starzenia. Tak nie znaczy, że właśnie robimy jakieś, po prostu jakieś magia się dzieje, ale nasza skóra naprawdę wygląda jakby ubyło nam lat i to jest, myślę, super, że my mamy nad tym władzę. Nie musimy w to jakoś ingerować, tylko możemy po prostu pielęgnacyjnie o to zadbać i właśnie tak relaksacyjnie wręcz. To jest, uważam, tak, kocham piękne masaże. No, osobny w ogóle wielki temat. Tak. Ale dobra, słuchaj, no omówiłyśmy tyle wątków, że myślę, że każdy, ja już się czuję po prostu przygotowana na resztę mojego życia. To będzie życie przed i po tej rozmowie. Jakbyś miała nas zostawić, myślę, że może to jest oczywiste pytanie, ale gdyby, wiesz, osoba, która zupełnie nie filtrowała się wcześniej, oczywiście wymyśliłam to słowo, gdybyś miała powiedzieć jedną rzecz, jeden produkt, jeden nawyk, który trzeba wprowadzić od jutra, żeby stawić swój pierwszy krok, bo wiadomo, no trudno jest nagle zmienić całkowicie swoją pielęgnację i teraz no, nie lubimy nagle kupować miliona produktów, mamy też stare produkty w domu, czy mamy swoje stare nawyki, więc jakby wierzę głęboko w zasadę małych kroczków, ale gdybyś właśnie miała wskazać taki pierwszy krok tej nowej, świadomej pielęgnacji, to co to by było? Wiesz co, no to jeśli rozmawiamy o filtrach, na pewno filtry byłyby super wyborem, nie? I myślę, że to jest taka podstawa, którą bym poradziła w zasadzie, wiesz, w każdym wieku, bo retinoidy to tak, wiesz, 25 plus, super jest zacząć, tak, nie? Ale filtry to naprawdę podstawa pielęgnacji i myślę, że taki bardzo ważny krok i najważniejsze, żeby wybrać taki produkt dla nas, który będzie dobry i też, żeby nie był to produkt taki, wiesz, stricte makijażowy. Okay. Bo jeśli wybierzemy, wiesz, na przykład podkład z filtrem wysokim, no to my nigdy nie nałożymy tego podkładu taką ilość, żeby on dobrze wyglądał i dobrze chronił. No jakby, wiesz, tutaj też te jakby parametry pod kątem ilości nakładanego filtra muszą być spełnione, żeby on chronił faktycznie, więc tutaj warto sięgnąć po produkt, który po prostu będzie dla nas fajny, nie? Czyli dobry krem z filtrem do twarzy, misja dla każdej kobiety jest. I mężczyzny. I mężczyzny, warto właśnie by było. No. A to dopiero temat pielęgnacja u mężczyzn. Wyzwanie. To będzie osobny wątek, który kiedyś poruszymy. To zanim skończymy, wspomniałaś na samym początku, że opowiesz nam coś o witaminie D. Tak. Więc ona w moim rozumieniu jest nam potrzebna i nasza skóra potrzebuje być właśnie nieprzykryta filtrem, żeby ją odpowiednio przyswoić. Jak to działa i czy my w takim razie osłaniając się przed słońcem i zalepiając tę skórę filtrem nie robimy sobie krzywdy? Nie. Także tutaj nie musicie się o to martwić. To jest mit taki, który bardzo mocno gdzieś tam krąży i już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jakby nie jesteśmy w stanie zakleić tej skóry na tyle szczelnie, żeby ona stanowiła, żeby ten filtr stanowił warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych, więc nie ma takiej opcji, musielibyśmy nakładać 30 ml filtra na całe ciało co 2 godziny, żeby to się wydarzyło, co jest po prostu, wiesz, nierealne nawet w momencie wakacyjnym, nie? No bo wyobraź sobie, wiesz, te 30 ml filtra, jakby to jest bardzo dużo, nie? Więc nie ma szans, jakby cała butelka kremu by poszła w jeden dzień. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, jakby my jako w ogóle populacja wychodzi w badaniach, że mamy niedobory witaminy D. Nieważne, czy mieszkamy w Polsce, czy okazuje się, że nawet w Hiszpanii są niedobory witaminy D. Więc to jest na pewno kwestia, którą warto zbadać, bo to też trochę bazujemy trochę i na starych danych, jeśli chodzi na przykład o zalecenia na opakowaniach produktów, wiesz, takich aptecznych, nie? Ile powinno się dawkować tej witaminy D, to podobno są badania sprzed kilkudziesięciu lat. Okay. Więc warto po pierwsze zrobić sobie badanie, sprawdzić, jaki mamy poziom witaminy D, a po drugie zacząć właśnie suplementację, jeśli mamy niedobór i później po jakimś czasie, po miesiącu, po dwóch, sprawdzić ponownie ten poziom witaminy D. No warto to zrobić na przykład w porozumieniu z lekarzem po prostu, tak, który nas pokieruje i powie, jaką dawkę najlepiej przyjmować, w jakiej postaci. Ale co jest mega ciekawe, właśnie o tej Hiszpanii, jak wspominałam, to tak, w Polsce jakby kąt padania promieni słonecznych w miesiącach tych jesienno-zimowych jest taki, że w ogóle, wiesz, synteza witaminy D nie zajdzie. Okay. Także to jest czas, kiedy właśnie dobrze by było jednak suplementować tą witaminę D.
Ale co ciekawe, właśnie w Hiszpanii na przykład do wytworzenia 1000 tych jednostek witaminy D, co jest, mówmy się, niedużą dawką. Jakby teraz, jakby jak suplementuję moim dzieciom, to mam taką witaminę D jakoś, nie wiesz, popularnej marki, to 1000 jednostek jest powyżej jednego roku życia, nie? Więc, więc jakby to nie jest jakaś duża ilość. To w takim szczycie lata to jest, wiesz, 10 minut na słońcu, zanim to się wytworzy. Nie wiem, w październiku to jest chyba 35 minut, a zimą to już jest 2 godziny. Więc wiesz, no to też są jakby takie dane, które mówią o tym, że faktycznie jakby filtry nam w ogóle, wiesz, w tym nie przeszkadzają, więc jakby dla naszego zdrowia najlepiej właśnie jest stosować filtry, ochronę przeciwsłoneczną i po prostu sprawdzić poziom witaminy D i prawdopodobnie ją suplementować. Super, że o tym mówisz, bo myślę, że jest dużo takich obrońców tego naturalnego bycia w słońcu, właśnie bez filtra, po to, żeby mieć te witaminy. A też mam właśnie znajomą, która spędziła kilka miesięcy właśnie na Wyspach Kanaryjskich i też zrobiła sobie badanie witaminy D i się okazało, że w ogóle jej nie podskoczyła przez ten czas. No i niestety, no taką mamy sytuację, to nie znaczy, że mamy nie być na tym słońcu, no bo i tak, tak jak powiedziałaś, nawet przez produkty dostaniemy jakąś tam ilość tej witaminy, ale jednak w obecnym świecie trzeba ją suplementować prawie w każdym przypadku, szczególnie w Polsce i jest to fakt. Tak. I oczywiście z dobrego źródła. Tak, ja myślę, że jak będziemy gdzieś tam, wiesz, nawet przy okazji u lekarza, to warto o to zapytać. Ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że suplementując taką dawkę, którą miałam właśnie uzgodnioną w porozumieniu z lekarzem, to było między 8 a 10 tysięcy jednostek dziennie, no to miałam po kilku miesiącach suplementacji witaminę D na poziomie takim, wiesz, jak masz powiedzmy, nie wiem, widełki, chyba one są, nie wiem, między 50 a 100, że to jest, wiesz, jakby norma, no to ja miałam na poziomie 69, 70, coś takiego, nie? Więc wiesz, warto właśnie to uzgodnić z lekarzem, bo na opakowaniu są inne rzeczy w ogóle zapisane ze względu, wiesz, właśnie jakieś, no przepisy, jakby te normy są, jakby nie przystają do tego, co jest w rzeczywistości, więc fajnie by było to skonsultować. Tak, konsultowanie z ekspertami, wybieranie właśnie dobrych też suplementów jest osobnym, bardzo ważnym wątkiem. Dokładnie, zwłaszcza właśnie przy suplementacji, nie? To warto jednak mieć tutaj kogoś z boku, kto nam podpowie, jak się nią posługiwać. Super. Ja Tobie, Ewelina, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę samych wspaniałych produktów. A ja lecę testować mgiełkę, czy nie mgiełkę, tylko tonik. Tonik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Super, było miło Cię zobaczyć. Przemiło. Ponownie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję wspaniałej marce Recibo za objęcie nad nim patronatu i wystąpienie w nim. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie prawie zawsze w wersji wideo, czyli z obrazem. I będzie mi też bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, / ocenić. Na Spotify i na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie jest też opcja napisania kilku słów opinii. To wszystko bardzo mi pomaga, bo dzięki temu podcast jest dalej szerzej promowany. Oprócz tego możecie podcast dodać do swojej biblioteki, zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i komentarz, ale po więcej treści podcastowych i więcej przestrzeni na to, żebyśmy rozmawiali i dyskutowali, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Oczywiście wszystko, o czym mówię, jest w opisie, wraz z linkiem do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep, w którym znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne, e-booki mojego autorstwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każdego miesiąca przekazuję 10% zysków innej fundacji i w maju jest to fundacja Sentio, działająca na rzecz szeroko pojętej edukacji. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!